pani dba o siebie? Ma pani jakieś takie swoje naturalne sposoby? Bo myślę, że nasze czytelniczki są bardzo ciekawe. Ja mam po prostu całą listę takich sposobów. Mamy w sumie dużo czasu, więc chętnie poznam te tajniki. Ja kocham dbać o siebie. Ja lubię to. Mi to nie, wiesz, to nie jest tak, że ja mówię, Boże, teraz ja się muszę, nie wiem, wypilingować i posmarować. Ja to lubię. W związku z tym moją taką bronią i moim sekretem jest to, że ja przede wszystkim używam natłuszczania. Ja kocham i zawsze o tym mówiłam, krem Bepanthen z apteki, zwykły, taką tłustą maść, która jest przeznaczona dla niemowlaków, dlatego że my kobiety bardzo często nie doceniamy siły gliceryny, wazeliny, tłustych kremów, a nie takich chudych, nawilżających. Natomiast jest oczywiście procedura taka, że najpierw powinno się tą skórę trochę spilingować, potem natłuścić, zregenerować, czyli nawilżyć. W związku z tym moje rytuały są bardzo proste. Ja się szczotkuję szczotkami i potem się smaruję mleczkiem razem z Bepanthenem i to jest po prostu cudowny rytuał. Mało tego, dodaję do tego trochę samoopalacza i to naprawdę to jest sekret. Szał i obór. To naprawdę jest metamorfoza. Włosy, jakieś ma pani specjalne rytuały? Nie wiem, niektórzy używają na przykład żółtka na włosy. Tutaj niestety muszę przyznać, że ja nie używam za bardzo takich naturalnych rzeczy, typu żółtko, typu piwo, typu nie wiem, pokrzywa. Aczkolwiek na pewno działają i są świetne. Ja używam po prostu kosmetyków, które są dostępne u fryzjera, więc tu nie będę opowiadała bajek. Że mam sposób prababci, który robi to czy tamto. Nie, ale ja dbam o włosy, ja je szczotkuję, używam jakiegoś serum nabłyszczającego, dlatego że włosy blond, no niestety są bardzo trudne do utrzymania, szczególnie jak przychodzi lato, tak. A od środka może jakieś sposoby? Ja tak próbuję od pani czegoś wyciągnąć, może jakiś, nie wiem, kolagen, jakieś takie... Zdecydowanie oliwa z oliwek. W ogóle jedno z najzdrowszych rzeczy, które możemy jeść i pić, to są na przykład czarne oliwki w oliwie, albo po prostu oliwa z oliwek. I ja ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że w sumie ja nie biorę tabletek za dużo, ja tego nie lubię, natomiast takie naturalne rzeczy są genialne. I co mogę bardzo poradzić, uwaga, na włosy, 3 daktyle dziennie. Dowiedziałam się ostatnio, że to jest game changer, jeżeli chodzi o włosy właśnie, ale nie tylko. W ogóle jeżeli chodzi o poprawienie składu krwi, daktyle mają bardzo dużo wspaniałych substancji, które są regenerujące właśnie na włosy. Czytałam też o daktylach, że warto iść przed porodem, że łatwiej pójdzie. To taki tip. Ewidentnie daktyle są bardzo zdrowe. Jedzmy daktyle, drodzy Państwo. Kolejne pytanie, trochę tak dzisiaj poskaczę po tych tematach, ale jak już Panią mam, to muszę to wykorzystać. Chciałam zapytać, jak wychowywać dzieci, żeby one w przyszłości miały łatwiej pod takim kątem finansowym? Na pewno w bardzo dużej, takim poczuciu odpowiedzialności. Ja powiem Ci, że ja miałam kiedyś taką sytuację, jak byłam po rozwodzie i byłam samodzielnie wychowującą swoje dzieci mamą. Moje dzieci zaskoczyły mnie taką dojrzałością w pewnym momencie, a mianowicie poszliśmy do Empiku i mój najmłodszy synek powiedział, mówi, o, tu jest taka super gazeta, a w niej jest gra i w sumie ta gra jest tańsza niż kupiłbym ją oddzielnie. A moi dwaj starsi synowie mówią, a masz na to kasę? A on mówi, nie no, ale to ja wezmę z przyszłego miesiąca z kieszonkowego. A oni mówią, to już my cię przypilnujemy, żebyś ty mamie te pieniądze oddał. Więc wtedy oni mnie zaskoczyli taką nieprawdopodobną dojrzałością i odpowiedzialnością za każdą wydaną złotówkę. No tak, ale dzieci się muszą od rodziców nauczyć. Więc to... Oczywiście. To też była taka sytuacja. Na pewno akurat to nie jest dobre, dlatego że mama, która jest po rozwodzie i jest mamą synów, niewątpliwie dzieje się taka sytuacja, że ci synowie przejmują pewną odpowiedzialność za mamę i to nie jest dobre, dlatego że w jakimś sensie też tracą swoją taką beztroskę, dokładnie takie beztroskie dzieciństwo i taką pewną lekkość bytu. Ale czasami się tak po prostu dzieje i wtedy trzeba tym dzieciom niewątpliwie tłumaczyć, że to jest taki czas, taki moment, ale z drugiej strony pokazywać im wszystko dobre, co mamy i za co powinniśmy być wdzięczni, za co jesteśmy wdzięczni. W związku z tym cały czas mówić tym dzieciom, pokazywać im energię rozwoju, a nie energię braku. Czego nie mamy i czego mieć nie możemy, ale co mamy i co możemy mieć.
Czyli rozumiem, że kieszonkowe to jest bardzo dobry pomysł, bo niektórzy rodzice wychodzą z założenia, że te młodsze dzieci nie powinny dostawać kieszonkowego, no bo to jeszcze rodzice. Znaczy ja też tak uważam, że dzieci powinny się uczyć tej samodzielności. Zdecydowanie, bo to jest pierwszy budżet. Mhm. I w tym momencie nawet takie dziecko może sobie zaplanować, że jeżeli ma, dajmy na to, 30 zł miesięcznie, to w tym momencie będzie miał za 10 miesięcy 300 zł i może je na coś przeznaczyć. Może je wyda, może nie, to zależy od niego. To już jest takie pierwsze planowanie budżetu, więc nie ma, to jest fantastyczne. Pani Anno, zapytam o emeryturę. Chociaż ja wiem, że jeszcze dużo czasu, ale to jest ostatnio mój ulubiony temat. Tak? Jak pani, naprawdę, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak sobie tę emeryturę w głowie ułożyłam. Jak pani sobie wyobraża swoją emeryturę? Gdzieś w ciepłych krajach, w Polsce, nie, przy rodzinie? Ja w ogóle nigdy nie pójdę na emeryturę i w ogóle sobie jej nie wyobrażam, okay. Dlatego że ja jestem zbyt aktywna. Ja kocham pracować, ja kocham też swoją samodyscyplinę, ja lubię swoją aktywność. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam nigdy pójść na tak zwaną emeryturę. W ciepłych kapciach to nie ten. Nie, to na pewno nie. Natomiast takie osoby, które są, tak jak ja znam takich bardzo wiele, które są aktywne, chcą robić coraz więcej, na pewno powinny dbać o to, żeby mieć takie tygodniowe emerytury, okay. Żeby dać sobie na przykład na tydzień luz i spokój, co mi się akurat bardzo rzadko zdarza i bardzo przychodzi mi to z dużym trudem, muszę przyznać. No taki urlop na tydzień, to chyba ciężko się wyrwać. Tak, bo wiesz, bo przychodzi taki, że jest ten tydzień, ale potem się okazuje, że jeszcze podczas tego urlopu jest 10 innych rzeczy, i ja jakoś tak nie najtrudniej mi zorganizować sobie wypoczynek. Pracę bardzo łatwo. A to właśnie to jest chyba taki problem zapracowanych i osób, które chcą ale jak które najwięcej. Lubią swoją pracę, wiesz, bo ja po prostu uwielbiam pracować, uwielbiam być aktywna i czasami mój syn mówi, mama, za czym ty tak gonisz, bo ty za szybko, ty za dużo. Ale ja mówię, ale ja tak lubię. No tak, to wtedy ten czas też inaczej płynie i nie nudzi się człowiek. Dokładnie tak. To jest tak, jak powiedziała mi niedawno koleżanka, mówi, Boże, zobacz, już jest maj, a dopiero była gwiazdka i w zasadzie nic się nie wydarzyło przez te 5 miesięcy. A ja mówię, naprawdę? A ja mam wrażenie, jakby 2 lata minęły, bo dla mnie wydarzyło się tak dużo. A jeszcze do tej emerytury nawiążę. A jak dbać o te finanse? Bo pani jest specjalistką ewidentnie od finansów. Czy już od najmłodszych lat zacząć zbierać i chomikować trochę te pieniądze gdzieś z boku? No bo wiemy, no te emerytury są wręcz głodowe i dostając emeryturę z ZUS-u, no ciężko się utrzymać. Tak. Zdecydowanie trzeba przeczytać książkę, którą stworzyłam razem z ekspertami, która jest bezpłatna, która jest dla każdego. Tam jest każdy dział poświęcony dokładnie temu, jak planować i jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak tworzyć sobie poduszkę finansową. Dla jednego to będzie 100 zł, dla kogoś innego to będzie więcej, ale jak konsekwentnie to realizować i jak też być szczerym w rodzinie i rozmawiać o pieniądzach. To jest tak jak mówię, ja tak zupełnie, wiesz, bez poczucia winy namawiam do tego, ponieważ jest to bezpłatne, dostępne w każdej możliwej wersji i audiobooka, i online, a na spotkaniach w wersji drukowanej, no to już więcej. Ja sama mam taką książkę, tylko muszę się wziąć za przeczytanie jej. No dobra, no ale mówi pani o tych odkładaniu pieniędzy tak po trochę. No ale mamy inflację i ta inflacja zżera nam te oszczędności. No i co wtedy? Inwestować w coś? Tak niech pani nam zdradzi coś z książki. No zdecydowanie na pewno trzeba mieć taką... Trzeba mieć zawsze oszczędności, to jest pierwsza podstawowa rzecz dla każdej kobiety i powiem ci szczerze, że jak ostatnio rozmawiałam ze swoimi liderkami na spotkaniu a propos pieniędzy, to okazało się, że na przykład ich mamy zawsze miały oszczędności, zawsze one nigdy nie są, wiesz, doprowadzone do takiego momentu, a żeby było jasne, mówimy o osobach, które naprawdę zarabiają bardzo niewiele, bardzo niewiele, nawet jak na średnią krajową. W związku z tym ja nawet powiem ci, że byłam w takim naprawdę wielkim podziwie. Ja bardzo podziwiam takie osoby, które są tak niesamowicie rozsądne, bo oczywiście, kiedy przychodzą kryzysy, tak jak teraz, niewątpliwie ogromna inflacja, kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny, kiedy nagle okazało się, że za ogrzewanie płacimy więcej, kiedy nagle okazało się, że kredyt za mieszkanie jest o wiele wyższy, kiedy, nie wiem, za benzynę musimy zapłacić o wiele więcej, to niewątpliwie to jest taki czas i moment, kiedy musimy bardzo rozsądnie podejść do swoich wydatków. Ja też takie momenty w swoim życiu miałam, gdzie spisywałam sobie każdy wydatek
i potem się zastanawiałam, czy mogę z czegoś rezygnować. No akurat ja w swoim życiu po 2 miesiącach takiego pisania stwierdziłam, że ja z niczego nie mogę zrezygnować, tylko chcę zarabiać więcej. Ale nie każdy ma tą możliwość i nie każdy to tak od razu potrafi. W związku z tym ja bardzo namawiam do świadomości na temat pieniędzy i przede wszystkim nie krępowania się planowania ich, nie krępowania się negocjowania ich w pracy, bo to jest ogromny problem kobiet i nie krępowania się mówienia o nich również w rodzinie. Ja im pokazuję, że koniec czasu, ale jeszcze ostatnie pytanie, przysięgam, obiecuję ostatnie pytanie. Teraz cała Polska żyje tym, że pani Dowbor została zwolniona z programu Nasz Nowy Dom. No i właśnie był taki zarzut, że jakby telewizja się odmładza i ten program się odmładza. No i co pani o tym myśli, o tym takim ageizmie? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jaki jest powód oczywiście tego, ale osobiście nie wierzę w taki argument, dlatego że telewizje dzisiaj oglądają coraz starsze osoby. W związku z tym te coraz starsze osoby nie chcą, myślę, że akurat są bardzo emocjonalnie związane z tymi ludźmi, których lubią. W związku z tym ja na pewno nie wierzę w jedną rzecz, że że w ogóle telewizja Polsat, która jest dla widzów i otwarta i jednak skupia się na pewno i bardzo dba również o tą starszą publiczność, że zwolniła kogoś ze względu na wiek. Ja w to po prostu nie wierzę. Tak jak mówię, nie wiem, jaka jest przyczyna. Na pewno Kasia Dowbor wspaniale prowadziła ten program i myślę, że czekają po prostu, mam nadzieję, tego życzę, kolejny etap kariery, ale nie wierzę, że to jest ze względu na wiek. Nie wyobrażam sobie tego po prostu. No, trudno w to uwierzyć, w tych czasach szczególnie, no bo mamy takie raczej czasy, że jesteśmy otwarci na wszystko i na osoby w starszym wieku, w młodszym, to też o innej orientacji seksualnej, więc tak naprawdę... Nie, to jest po prostu niewyobrażalne. W związku z tym, tak jak mówię, możemy zgadywać możemy w nieskończoność, co było powodem. Nie wiem, co było powodem. W każdym razie na pewno nie było to jakieś coś, co jest po prostu niesprawiedliwe i tak strasznie głupie.